Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza polec kozielski. 27 grudnia 2017 roku. No, i to już ostatnia audycja w tym roku, 27 grudnia, za chwilę Sylwester, ale rozpoczęte jest głosowanie na podcastowy odcinek grudnia. Bardzo jestem ciekaw wyników tego ostatniego w tym roku, bo to już dwunaste głosowanie na podcastowy odcinek miesiąca. I zapraszam gorąco na stronę podcasty.info, ukośnik podcast miesiąca. W poprzedniej audycji wspomniałem o tym, że przeniosłem się na inny serwer, na inny hosting, który teraz będzie przechowywał moje pliki, pewnie długo, a może nie, może krótko. Jeśli krótko, to znowu będę się przenosił gdzie indziej, no ale takie przenosiny wiążą się z tym, że można troszeczkę nabroić. Polega to na tym, że jeśli macie na przykład hosting na Spreakerze i korzystacie z RSS-a, który jest generowany w, RSS, w tym w speakerze. i jednocześnie jest to Wasz i źródłowy i publiczny RSS no to wtedy przenieść się ze Sprickera na, inne, na inny hosting jest bardzo trudno. Tak samo jak z każdym innym, z SoundCloudem i z innymi, z Lipsynem Bardzo trudno. Dlatego w moich szkoleniach i teraz mogę wam zdradzić to, bo pewnie nie uczestniczcie w szkoleniu, ale, ale warto o tym wiedzieć, że ułatwiło mi bardzo rozdzielenie, stworzenie dwóch RSS-ów tak naprawdę. RSS-a źródłowego i rss publicznego. Takie przenosiny mi właśnie to ułatwiło, dlatego, że nie zmienia się mój RSS publiczny i dzięki temu słuchacze cały czas mają ten sam RSS. Tak samo wszystkie czytniki mają ten sam RSS, który stworzony jest przez FeedBurnera. Natomiast w Fit, FeedBernerze podaję RSS źródłowy, czyli ten, z którego tworzyłem do tej pory swój RSS, a tworzyłem go przez moje.podcasty.info. Przypomnę, że ten serwis moje.podcasty.info zamyka się i jeśli korzystasz z tego generatora RSS-ów, to szukaj innego miejsca. Dokładniej będę mógł poradzić taki serwis już w następnym odcinku 3 stycznia za tydzień. Zapraszam gorąco. Dokładnie opowiem, na co się przeniosłem, dlaczego się tam przeniosłem i jakie są warunki. I w dodatku będzie oferta specjalna dla Was. No w każdym razie to, że miałem właśnie dwa RSS-y, jeden publiczny, a drugi źródłowy, umożliwia mi taką zamianę bez większych problemów i perturbacji dla, dla słuchaczy. Jednocześnie mam cały czas ściśle, znaczy cały czas mam te same statystyki. To znaczy w, w feedburnerze, no, tylko jest jeden problem, że tam się zmieniają troszkę nazwy plików. No i nowe pliki powstają, ale w każdym razie ciągłość y, po, i liczby pobrań, liczby subskrybentów. To wszystko zostaje zachowane właśnie dzięki temu, że y, skorzystałem z feedburnera. Mam nadzieję, że ten serwis feedburner.com nie padnie. Mieliśmy już kilka razy takie obawy. On się zacina czasem i przez trzy dni nie ma żadnych statystyk, ale potem wracają na szczęście. I niedokonywane są żadne zmiany w tym serwisie od wielu lat. Jak się bardzo, jak się dowiedziałem, że taka zmiana była wykonana w grafice drobna zmiana, troszeczkę poprawiono tam wyświetlanie tego, tej, tych statystyk, no to się bardzo ucieszyłem, bo zobaczyłem, że jednak ktoś pamięta o tym serwisie z Google'a i, i mam nadzieję, że nie zostanie porzucony. Oprócz tego, no, widziałem, że podcast Googlowski, który jest tworzony przez pracowników Google, też korzysta z Fitburnera. Poza tym bardzo dużo innych podcasterów w Stanach Zjednoczonych korzysta również z Fitburnera, więc myślę, że naprawdę jest to stabilne. No, dochodzą takie głosy, że no przecież z RSS Reader'a, taki był czytnik googlowski też, Google zrezygnował. Po prostu go zlikwidował ten serwis. No i takie obawy ciągle wiszą w powietrzu. No, ale wtedy nie będę sam. Będzie sporo osób miało z tym problem i będzie ten problem jakoś rozwiązywany. Być może zintegrowany ten Feedburner będzie z Google Analytics na przykład albo z tym nowym, nową platformą, którą Google szykuje dla podcasterów. Oby tak się stało, oby tak się stało, i to jest jedno z moich życzeń na nadchodzący rok. I tego Wam również życzę, żeby coraz więcej było propozycji dla. Podcasterów w nadchodzącym roku. Rok 2017 był rokiem fantastycznym, jeśli chodzi o podcasting w Polsce. Naprawdę bardzo dużo nowych podcastów powstało. Bardzo dużo ludzi dowiedziało się o podcastingu. Co to jest? Wiele osób odkryło aplikację, którą miało już dawno w telefonach, w iPhone'ach była aplikacja podcasty, i nagle dowiedzieli się, do czego to służy i jak to może pomóc im w codziennym życiu, jak mogą skorzystać z podcastów, które no, naprawdę duży wysyp, których duży wysyp był w tym roku mijającym 2017. Chciałbym Wam na koniec złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku i tego, żeby przygoda z podcastingiem nabrała rumieńców, żebyście znaleźli nowe, ciekawe tematy dla swoich słuchaczy, i żeby ci słuchacze oddawali Wam również zainteresowanie w, w swoich wpisach, w reakcjach na to, co robicie, i żeby. Podcasting był dla Was sposobem na realizowanie siebie w życiu. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym roku 2018. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.